Witam wszystkich, tu Vanos. Chciałem Wam przedstawić montaż instalacji LPG Stack 500 Go w tym oto Fordzie Edge'u z 2022 roku. Zapraszam. Przyjrzyjmy się zatem, co mamy tutaj pod maską. Na pierwszym planie mamy wtryskiwacze ACW031. Następnie jest reduktor razem z filtrem fazy ciekłej, to jest AC250. No i serce, czyli sterownik Stack 500 Go. Do tego dodatkowy emulator pompy wysokiego ciśnienia, czyli Stack HPPE, w skrócie High Pressure Pump Emulator. No i oczywiście przełączniczek LED 600. Wlew pełny pod klapką wlewu paliwa, bez konieczności dokręcania. No i dobra, jedziemy naszym Fordem Edge'em dwulitrowym, 2022 rok. No, jak wcześniej wspomniałem, instalacja zamieniona jest na Staga, Stack 500 Go. I testujemy to, na co klient narzekał wcześniej, na poprzedniej instalacji, czyli gaśnięcie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. No i w takich korkach sobie ruszanie, gaśnięcie. Tutaj jakieś dziwne rzeczy się działy. Mamy naszą drówkę osiedlową, bardzo mało uczęszczaną, gdzie możemy takie rzeczy posymulować. No i symulujemy jazdę w korku. No poprzednio jeździliśmy z właścicielem, no i faktycznie na ileś tam razy, kiedy się ruszało i zatrzymywało, no to auto potrafiło zgasnąć, no i prawie za każdym razem potrafiło dosyć tak nieprzyjemnie szarpać. Myśleliśmy, że to może jest kwestia dyszy, kwestia kątowego podania gazu. Wiele rzeczy zostało wyeliminowanych, zanim stwierdziliśmy, że to jest po prostu nie do ogarnięcia na tej instalacji, bo cały czas diagnostyka wtryskiwaczy benzynowych, która w tym modelu jest i jest bardzo zaawansowana, psuła nam temat pracy tego silnika na gazie. Auto oczywiście musiało pracować z włączonym katownikiem błędów, ponieważ przy podłączonej instalacji generowało błędy obwodów wtryskiwacza benzynowego. To z kolei prowadziło do tego, że sterownik nieustannie prowadził jakąś diagnostykę. W wielu wersjach oprogramowania to nie miało żadnego wpływu, natomiast w tym konkretnym aucie no auto zachowywało się w sposób nieprzewidywalny. Na chwilę obecną rusza bardzo ładnie i nie ma tutaj jakiejś zwłoki, jakiegoś gaśnięcia. Na zimnym silniku to sprawdzaliśmy, też problemu nie było. Czy jeszcze takie coś jak zmiana biegu, wsteczny, driving. No i kolejną rzeczą, która jest tutaj, jakby trzeba to powiedzieć, wadą sterowników, które tną szpilkę, czyli ograniczają pracę wtryskiwacza benzynowego, są przerosty ciśnienia wysokiego. I tutaj doświadczyliśmy tego, bo oczywiście, no to jeżeli zamykamy wtryskiwacz benzynowy, pompa wysokiego ciśnienia nadal chodzi, no to ciśnienie się w układzie gromadzi, ono nie ma drogi ujścia, to jakby nie ma powrotu z pompy wysokiego ciśnienia, który nam do zbiornika nadmiar przeleje. No jedyną opcją byłoby na przykład stabilizowanie tego ciśnienia przy pomocy jakiegoś emulatora, na przykład, który rozładowuje to ciśnienie. Takie emulatory są jak najbardziej do tamtych instalacji, natomiast no jakby nie chcieliśmy już iść tą drogą, bo i tak wiedzieliśmy, że są błędy obwodu wtryskiwacza, które nam będą kaszaniły i to będzie powodowało prawdopodobnie szarpanie, bo szarpanie nie było w tym momencie tutaj w tym samochodzie spowodowane przerostami ciśnienia. Przerostami ciśnienia raczej było spowodowane gaśnięcie, więc poszliśmy drogą na łatwiznę, można powiedzieć, i zastosowaliśmy Staga 500 Go, który w ogóle nie ingeruje w obwód wtryskiwacza, bo my go tutaj podsłuchujemy, co się dzieje z wtryskiwaczem, żeby określić, jaka jest dawka benzyny. Natomiast zabieramy ciśnienie. Także pierwsza zarąbista zaleta to jest to, że ciśnienie benzyny nie jest przerośnięte, no bo tak naprawdę to ciśnienie benzyny jest emulowane cały czas, więc sterownik myśli, że wszystko z ciśnieniem jest w porządku. Natomiast rzeczywiste ciśnienie benzyny wynosi 5, 8, 10, 12, 15 barów maksymalnie. Z 200, które normalnie w tym silniku podczas pracy takiej mamy, więc to umożliwia nam pracę z minimalnym zużyciem paliwa.
No i wyeliminowanie kłopotów, które wiążą się z zamykaniem tryskiwacza, czyli kontrola obwodu tryskiwacza nam odpada, przerosty ciśnienia nam odpadają. Więc tak, żeby nie chwalić, też nie w każdym aucie da radę to zrobić, nie? No bo mamy też auta póki co, których nie da rady zrobić z czujnikami cyfrowymi ciśnienia i tam no niestety na chwilę obecną tej instalacji nie zamontujemy, natomiast tam mamy oczywiście instalację, która umożliwia na montaż innych instalacji po prostu, które to ogarną i zazwyczaj nie ma tam problemu z błędami obwodów tryskiwacza, a do aut, w których był błąd obwodów tryskiwacza, mamy na chwilę obecną też instalację, która emuluje wtryskiwacz i nie generuje tego błędu. Zawracanie. Zrobimy sobie zawracanie nawet. No to był już taki szczyt szczytów, który zazwyczaj to auto takiego czegoś mieliśmy to zrobić i parę razy podpompować gazem, pompować to ciśnienie na listwie, robić tak, tak, tak. To już. Nie. Paweł tutaj lata, cały żygnę. Tak, już będzie zaraz. No to było generalnie nie do zrobienia, nie? To każdy, kto montuje jakby instalację do bezpośredniego wtrysku, wie, że takie, jakby wam klient coś takiego zrobił, to byście, no wiadomo, nikt tak nie jeździ, ale to się może zdarzyć. I takie wyjścia z cut-offa, stany nieustalone, wszelkie spompowania tej listwy, chamsko wymuszane nawet nieraz, no powodowały po prostu gaśnięcie tych aut w wielu przypadkach, albo no w najlepszym przypadku mogliśmy się tutaj całkowicie podeprzeć benzyną, zamontować emulator, nie wiem, w przypadku Techa EPS-a, czy w przypadku KME EZB, gdzie byśmy zrobili stabilizację ciśnienia i gdzieś tam może by nam się udało przypudrować temat. Natomiast jakby dalej zostaje błąd obwodu wtryskiwacza, który prowadzi do diagnostyki nadmiernej tego wtryskiwacza i złego przeliczania dawek niejednokrotnie. A tutaj w prosty sposób obeszliśmy. Także no moim zdaniem auto przetestowaliśmy we wszystkich warunkach, które były problematyczne. Jeździ bardzo dobrze i myślę, że będziemy w kolejnych samochodach testować teraz ten model 500 Go z Taga. Jeżeli to będzie jeździło bez problemów, to myślę, że wejdzie to na stałe do naszego jakby repertuaru, do naszego menu na pierwszym miejscu, gdzie będziemy to po prostu do tych czterocylindrowych samochodów montować, które dotychczas miały jakieś tam problemy z właśnie błędami obwodów tryskiwacza, z przerostem ciśnienia, tudzież odłączanymi cylindrami, tak? Bo myślę, że to nam po prostu rozwiąże wiele takich problemów i pozwoli, żeby to jeździło bez poświęcania długich godzin czasu na strojenie. Tyle póki co. Dziękuję bardzo.